przeciwieństwie do podstawowej Arkani, po upadek Setarii sięgnąłem pierwszy raz. Słyszałem opinię o tym, że nawet nie warto do tego siadać, bo twórcy jedynie odcinają kupony i cóż... Ja bowiem wolę przelewać cudzą krew. Prowadzi mnie Adanos. Zwyciężę. Dobra, straciliśmy mnóstwo czasu. Wracaj do swoich. To po prostu epilog do Arkani, który pewnie ze względów finansowych wycięto i sprzedano jako coś osobnego. Żebyśmy nie poczuli się oszukani, twórcy dodali parę smaczków w postaci grywalnych segmentów Lestera i Gorna. Jeżeli graliście Arkani, to wypadałoby dopchnąć historię jeszcze upadkiem Setariów, bo dodatek domyka kilka kluczowych wątków. Na tym mógłbym skończyć, ale jako że to nie jest recenzja, a raczej coś w stylu publicystyki, felietonu, to co mi tam. Przed wyruszeniem w drogę możemy wybrać, czy wolimy grać naszą postacią z podstawki, czy może raczej herosem o jakimś innym profilu. Oczywiście ja wybrałem kontynuację moim starym MMO-zim, nie wiedząc, że będzie to miało poważne konsekwencje. Ale o tym później. Na razie musicie wiedzieć tyle, że na pewnym etapie zacząłem korzystać z tarczy oznaczonej symbolem śniącego. No i na samym wstępie wita nas zgliczowane intro. Dziury w górach, pokazujące bezdenne czeluści, deformujące się otoczenie. Standardzik. Robart III daje nam misję zbadania, co tam stało się w Setariw, bo wybuchnął Wulkan i nie ma kontaktu z wojskami Myrtany. Rzeczywisty powód jest taki, że jeden bezi chce pozbyć się drugiego. Po co by w końcu zamykano bramy zaraz po tym, jak wyjdziemy z miasta? Dobra, czepiam się. W rzeczywistości przy rozpoczęciu rozgrywki dałem się porwać tej historii. W końcu miałem zobaczyć Setariw, perły Arganii. Dodatkowo, przy zwiedzaniu lokacji początkowej zobaczyłem coś takiego. Oczom swym nie mogłem uwierzyć. Czyżby twórcy posłuchali graczy i dodali jakieś interakcje między postaciami niezależnymi? Nie. Tylko iluzja. Jeżeli poczekamy trochę i pooglądamy tę szopkę, to spostrzeżemy, że owca biega z punktu do punktu, a wilk po prostu ją dogania i tak w kółeczko. Była jeszcze jedna rzecz, która mnie nielicho zaskoczyła. Po pokonaniu wilka owca stała się moim kompanem. Podążała za mną i w ogóle była nieśmiertelna. Brakowało tylko, żeby walczyła, ale to szczegół. Miałem drucha w tej podróży, przyjaciela, który wskazał mi... owce. Człowiek czyni. Tym razem otoczenie nie reaguje na eksterminację udomowionych zwierząt. Odnoszę wrażenie, że plany były ambitne. Cała lokacja początkowa ma zalążki nowych mechanik, które podobnie jak w podstawce szybko zostają porzucone. Jak ja przez owce w pewnym momencie rozgrywki. Nie będę płakał. W ogóle. Gdy dostajemy się na plażę niedaleko Setariw, możemy powalczyć z nowym rodzajem przeciwników. Burzowymi krukami. Pokonujemy te Amazonki i... one więcej się w tym rozszerzeniu nie pojawiają. W sumie tego zadania równie dobrze mogłoby nie być. Po uwolnieniu routera z rąk burzowych kruków docieramy pod mury stołecznego miasta. Rozumiem, że twórcy chcieli czegoś klimatycznego, ale zamiast balist, katapult, namiotów czy tego typu rzeczy dostajemy okopy. Rodem z I wojny światowej. Nie do końca mi się to zgrywa ze średniowiecznym klimatem, zrozumiałbym podkopy. Chociaż nie lubiłem w podstawce tunelowych poziomów. A cały Setariw to tak naprawdę typowy tunelowy poziom. Loch bez dachu. Tutaj już się wszystko sypie. Spotykamy Diego, który próbuje młoteczkiem otworzyć kamienne drzwi. Młoteczkiem! Milton mówi, że raczej siłą się tego nie uda otworzyć. Ciekawe dlaczego. I musimy znaleźć specjalne klucze. Ruszamy więc w tunelową przygodę. Przy okazji mamy możliwość w jednym segmencie wypróbować, czy zabijanie niewinnych orków czymś skutkuje. Nie skutkuje! Nie mam pojęcia, czemu wszyscy nam podpowiadają, jak dojść do różnych lokacji. Tutaj do wszystkiego prowadzi jedna droga. Gra jakby traktowała nas protekcjonalnie i jeszcze musiała tłumaczyć, że musimy iść tym jednym korytarzem. Ponownie twórcy dają nam opcje dialogowe, chociaż są zbędne. Taki Gorn po pobiciu Torusa może odpuścić sobie natychmiastowe chowanie go w skrzyni. Nie pytajcie. Najpierw nasz cudowny Gorn coś sobie przygotuje narożnie, pozwiedza. Konany przeciwnik spokojnie poczeka. W pewnym momencie Milton zdradza Emobeziemu, że jest wybrańcem. Gość po pokonaniu jakiejś tam harpi wersji pro, zaszlachtowaniu trola, zwiedzeniu wszystkich jaskiń Argani, jeszcze wątpi w odgrywaną rolę na tym świecie. Sądzę, że teraz to ty jesteś tym wybrańcem. Kim jestem? Klucze, które pozbieraliśmy w trakcie zwiedzania korytarzy, służą nam do otwarcia krypty, którą z niewiadomych przyczyn Diego nie mógł otworzyć. Tam znowu zbieramy rzeczy rozsiane po korytarzach. I twórcy mnie zaskoczyli. Perdasem. Tak, to ja. Mówi nam, że mamy szybko wyjść z tego grobowca, bo przyszła ostatnia kapłanka bogini i przyniosła nam amulet śniącego. Wiecie jaki amulet? Ten, który akurat trzymałem na plecach.
z którym walczyłem przez cały dodatek. Gra zaimportowała mi przedmiot, którego nie powinienem mieć. Xtardas, odpuśćmy se tę kapłankę, chodźmy już demona dojechać. No nie, musi być dramatyczny moment. Selena, czyli ostatnia kapłanka, mówi bohaterowi, że może pobłogosławić tylko jedną broń zdobytą w krypcie. I tylko tą bronią będziemy w stanie pokonać demona. Przy okazji, gdzieś tak tuż przed śmiercią, kobieta zdradza nam prawdziwe oblicze bogów całej serii Gothic. O tym na samym końcu. Znowu dostajemy długi korytarz, który sili się na bycie Super Bazy Gothic. Zwieńczenie tunelu to ogromna sala. W końcu walka z demonem. I rzeczywiście, w porównaniu do ostatniego bossa podstawki, tutaj jakoś bardziej poczułem klimacik. Pomyślałem, twórcy zrobili coś. Dali specjalną broń, przygotowali jakieś informacje o przeciwniku. Jest epicka muzyka. Cała iluzja prysła. Gdy śniącego zacząłem katować niskopoziomowym czarem. Zgadza się. Selena niepotrzebnie oddawała życie, żeby poświęcić jakieś barachło skradzione z czyjegoś grobu. Noż po co było to szukanie kluczy, męczenie się przez te 4 godziny? Mogliśmy od razu iść do leża demona i go kilkoma czarami pokonać. Outro trochę zawodzi, ale kończy historię wojny, która została zapoczątkowana w intrze podstawki. Argańczycy godzą się z Myrtańczykami i wszystko jest dobrze, a nasz bohater, wciąż zwany pasterzem, zapisuje się w historii świata jako rozjemca. No to teraz o Panteonie. Już w podstawce było widać syndrom pierwszego epizodu Gwiezdnych Wojen, czyli tłumaczenia wszystkiego, co się da. Czy to dobrze? Jedni to lubią, inni nie. Ja obecnie jestem gdzieś po środku. Okazuje się, że nie do końca wiadomo, co działo się w poprzednich częściach Gothica. W trzeciej odsłonie mieliśmy zwieńczenie Wojny Bogów, co ładnie spinało każdą produkcję. Oznaczało to też, że wysiłki Robara III miały jakiś metasens. Nie tylko został królem, ale też pozbawił rządzących bogów wpływów. Kania bierze ten dotychczasowy panteon i wywala trochę na śmietnik. Od teraz Innos, Adanos i Beliar to jedna bogini. Wyobraźcie sobie Rydwan z dwoma koniami. Idealistyczny Innos i chaotyczny Beliar to konie, a Adanos to kierowca. No i teraz całość to bogini. A właściwie bogini to tak naprawdę Adanos, który stara się balansować dwoma koniami, będącymi tak naprawdę dwoma naturami jej samej. Jak ludzka dusza w Phaidrosie. Zabawnie jest porozgrzebywać to trochę. Arkania miała potencjał. To widać na każdym kroku. Nie zamierzam upadku Setariów oddzielać od podstawki. Dla mnie to integralna część gry. Problem jest taki, że potencjał nie wystarczy. Być może gdyby twórcy dostali trochę więcej czasu, pieniędzy, nie wiem, zaimplementowali wszystkie mechaniki i tak dalej, dzisiaj gralibyśmy w Arkanie 2, gdzie mielibyśmy jeszcze jakieś reinterpretacje podstaw świata Gothica. Albo ponowne przyzwanie Śniącego, tym razem o wyglądzie... gęsi? Trzymajcie się, do następnego i... cześć.